Produkcja filmu dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Niska emisja jest jedną z głównych przyczyn powstawania smogu. Do walki ze smogiem dołączyć można poprzez udział w programie Czyste Powietrze i uzyskaniu dofinansowania na wymianę źródła ciepła, a tym samym poprawę efektywności energetycznej naszych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budżet programu Czyste Powietrze wynosi w sumie 103 miliardy złotych. Cel programu po zmianach to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Na co możemy uzyskać dofinansowanie? Na wymianę, zakup i montaż źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskaniem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę drzwiową i okienną, dokumentację zarówno projektową, jak i audyt energetyczny. Formuła wymiany źródła wraz z kompleksową termomodernizacją została utrzymana, tak? Czyli możemy złożyć wniosek na wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji CO i dodatkowo wtedy idziemy dalej, czyli w termomodernizację, czyli docieplamy ściany, wymieniamy okna, drzwi, montujemy sobie na przykład, nie wiem, jeszcze rekuperację, fotowoltaikę, jeżeli będziemy chcieli dostać dotację też w ramach programu Mój Prąd, tak? Czyli możemy tak naprawdę wszystko zrobić od A do Z. W maju 2020 roku wprowadzono ważne zmiany w programie Czyste Powietrze. To przede wszystkim uproszczenie wniosku i zasad przyznawania dotacji oraz skrócenie czasu rozpatrywania wniosków. Wniosek składa się tak naprawdę dzisiaj na oświadczenia, które składa beneficjent we wniosku. Tak? Nie musi dołączyć żadnych tak naprawdę załączników. Wszystko jest na oświadczeniach. Nie mamy już progów dochodowych. Jedynym progiem, jaki jest, to jest taki, że beneficjent, czyli nasz wnioskodawca, nie może przekroczyć dochodu 100 tysięcy w ciągu roku. Nowa wersja programu przewiduje, że my jako dotujący mamy 30 dni na udzielenie dofinansowania beneficjentowi, czyli w ciągu 30 dni musimy rozpatrzyć wniosek i nasz zarząd musi przyjąć stosowną uchwałę o przydzieleniu dofinansowania. To także wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl, integracja go z programem Mój Prąd, powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym, dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła oraz możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. W niedalekiej przyszłości planowane jest także włączenie w program sektora bankowego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pożyczki będą już obsługiwane przez gminy. Gminy będą zawierały porozumienia z nami, z Wojewódzkim Funduszem i to one będą już udzielały pożyczek. Kolejna ważna zasada jest taka, że przy nowej wersji mamy, proszę Państwa, tylko raz składany wniosek, tak? Czyli my informujemy naszych beneficjentów, żeby przemyśleli swoją inwestycję. Jeżeli chcą zrealizować szerszy zakres, żeby od razu wnioskowali o wszystko. Oczywiście mamy pytania, czy zdążą to zrealizować.
Program mówi, że od dnia złożenia wniosku mamy 30 miesięcy na realizację tego przedsięwzięcia. Nawet jest, nie jest tak źle, bo jest czysty w miarę, nie jest taki załadowany. Tu są zapinki, specjalnie. Zbrojony był drutem. Rozbiórką starych piecy zajmuje się m.in. Piotr Kut, zdolny z wieloletnim doświadczeniem. Jeżeli musimy pozbyć się pieców kaflowych, bo na przykład zdecydowaliśmy się na udział w programie Czyste Powietrze, jaką mamy alternatywę? Alternatyw mamy kilka. Oczywiście wszyscy nam proponują gaz, ale zawsze jest tak, że trzeba mieć jakieś źródło niezależne. Czasami jest tak, że tego gazu nie ma w danej okolicy i trzeba coś zamontować. Program umożliwia nam, tak jak w poprzednich wersjach, szeroką gamę źródeł ciepła, tak? Od węglowego poprzez pelet, olejowy, elektryczny. To wszystko, co było w pierwszej wersji, jest dopuszczone w drugiej. Podstawą udzielenia naszego dofinansowania to jest posiadanie przez źródło ciepła stosownych dokumentów. W przypadku źródeł ciepła są to certyfikaty mówiące o ekodesignie, tak? O klasie energetycznej, przy pompach ciepła o efektywności energetycznej. To wszystko musi posiadać źródło ciepła. Na koniec naszego programu sprawdzimy, z czym mieszkańcom Dolnego Śląska kojarzy się Czyste Powietrze. Czyste Powietrze, z czym się Pani kojarzy ten program? Czy w ogóle Pani o nim słyszała? Słyszałam. Co Pani słyszała o Czystym Powietrzu? Że są to działania ekologiczne. Sama skorzystałam, likwidując ogrzewanie właśnie piece, jak mieszkałam na wolności i dzięki temu dostałam dotację. Oczywiście, że warto, bowiem no, mamy czystsze powietrze, dzięki temu lepiej nam się oddycha i jest to z korzyścią dla nas wszystkich. To jest teraz trendy na czasie, więc no, dbamy o powietrze dla siebie i dla naszych dzieci. My też już jesteśmy eko, przerzuceni na opał, jeżeli chodzi o gaz, likwidowany jest piec węglowy, więc jak najbardziej. Latanie do pieca jednak kosztuje zdrowie i wszystko, węgiel też kosztuje. Teraz wiemy po przeliczeniach, że wychodzi na jedno i to samo. Tylko musi być dobrze ocieplony dom, żeby ciepło nie uciekało. Mieszkamy w bloku, więc nie musieliśmy korzystać. Ale co Pan sądzi o programie? Bardzo dobrze, jak najbardziej. Bardzo dobry pomysł, myślę. Zdecydowalibyście się, gdybyście musieli? Tak, myślę, że tak. Wszystkie informacje na temat programu Czyste Powietrze znajdą Państwo na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.